Siemanko, z tej strony architekt Kubulek i dzisiaj słuchajcie, będziemy sobie projektować kolejną dzielnicę tutaj. Najpierw słuchajcie, zrobimy sobie dodatkową ulicę wychodzącą z tej drogi tak, idącą tutaj i ona będzie wchodziła sobie w tą drogę końcową. Bo mamy strasznie, słuchajcie, mało mieszkańców i jest bardzo duże zapotrzebowanie. Więc trzeba ich na szybkości tutaj doprodukować. Wadę mają, okej. No i co, mamy trochę pieniążków i tutaj zrobimy jakąś taką, słuchajcie, małą dzielnicę. Bo tu się wyburzają częściowo i narzekają, że nie mają pracowników. Więc jest niedobrze. Trzeba ich więcej, słuchajcie. Dobra, tutaj... Tutaj jest mniej więcej ok. Parkami, dobra. To lecimy z tą dzielnicą, słuchajcie. Myślę, że tu może być tak. Tą drogę puścimy sobie tędy. Dobra, nie będzie taka tutaj dzielnica, słuchajcie. Teraz tylko drogi. A drogi zrobimy sobie tutaj te polne. Może tutaj dalej, żeby nie było, że tak. Będą blisko skrzyżowania, słuchajcie. Tutaj się, słuchajcie, nie da tak prostego zrobić kąta. Ale można zrobić tak. I teraz... Tak, i dobra. Będzie też w miarę składnie. Dobra. Tutaj to można połączyć. Tutaj myślę, że też to można połączyć. No i tyle myślę, że starczy, słuchajcie. Albo chociaż, że tu jeszcze można zrobić jakieś połączenie. O. No i tutaj jeszcze. Takie coś i tutaj. Tutaj zasiedlimy, bo tu już nie, bo tu. Tu już brzydko jest. To nie. To zostawiamy. Dobra. Rurę tutaj trzeba puścić tak pod ulicami, będzie najlepiej. Tutaj tak i tutaj. Jeden kawałek, tu drugi. I dobra, jest tu wszędzie woda. I może od razu jakieś przepisy tu ustanowimy.
tu jeszcze ciekawego? Dobra, myślę, że na razie w sumie tyle starczy. Żeby nie było też jakoś bardzo drogo. Bo niektóre przepisy, słuchajcie, kosztują. I to dużo. Tu niech się, słuchajcie, wszędzie domki niech budują. I tak będzie git. Tylko fajnie też by było, jakby mieli jakieś podłączenia. Ale to w sumie można zrobić tak. Tutaj zrobimy sobie trochę sklepów. Będzie cmentarza podłączenie. Więc powinno się wszystko, słuchajcie, zgadzać mniej więcej. Dobra, możemy sobie włączyć tryb turbo, myślę, na razie. Niech się wszyscy tu pobudują. Tak, na razie będą narzekać. Niech chwilę po sobie narzekają. Jak się pobudują, to się podłączą. I już nie przestali narzekać. Dobra, ile nam brakuje? No jeszcze sporo mieszkańców nam brakuje. Sporo. No cóż, czekamy, czekamy, niech się mieszkańcy wprowadzają. Miejsca na sklepy można jeszcze trochę więcej im tu zrobić. To w sumie zróbmy im już tutaj tak. Niech mają. Przynajmniej zaraz prądu coś mało. Więcej elektrowni trzeba dostawić. Dobra, teraz prąd się będzie zgadzał, więc myślę nawet, że można by było... Można by było, tylko tutaj by trzeba było ten słup. Jakoś tu podłączyć, myślę, że można by było tutaj na razie tymczasem. I teraz tą elektrownię można by było starą wyburzyć. Dobra, i nie mamy żadnych brudnych źródeł energii. Dobra, zaczyna nam przemysłu brakować, ale w sumie fajnie by było, jakby wybili mi następne katenkami milowy, to wtedy byśmy zrobili ropę już. Bo tu ropa jest, tak chyba mi się wydaje. Mam i źródła mam. Tak, tu jest ropa. Więc można by ją było wydobywać. I byłoby, myślę, całkiem pokoją wydobywać. Dobra. Tu już wszyscy się w miarę pobudowali. Można im tu parki jakieś postawić. Myślę, że... O, jeden na przykład można dać tutaj. Drugi po drugiej stronie.
tutaj może taki park. I tutaj jeszcze taki. Dobra. Wodę wszyscy mają, teraz wszyscy ładnie tutaj będą sobie. Kurde, jak to się stało? Czemu prąd mi wytupiło tak strasznie do dołu? Halo? Też miało być 20 MW. Raz, dwa, trzy. Ja zaraz mam prądu na jakieś ponad 200 MW. Tylko wiatru nie ma szybkiego. To jest najgorsze w tych elektrowniach wiatrowych, słuchajcie. Na razie innych takich, zdrowych nie mam. Dopiero elektrownia wodna będzie. No, w sumie na jeziorku tam nie zrobię. Dobra, zdałoby mi się jeszcze więcej miejsca, więc myślę, że tu można zrobić drugą dzielnicę gdzieś, kolejną. Tylko tutaj by szła droga. To ja, warto by było sobie tutaj zrobić tak troszeczkę. Żeby o niej pamiętać, że ona tu ma iść sobie. Okay. Więc tutaj myślę, że by można też było coś zabudować. Chyba najpierw sobie zrobić kawałek takiej, tylko że prostej. I teraz można robić łuczek tylko tym. Kurde. Dobra, tak powinniśmy mniej więcej z tą drogą się wyrobić. Ups. Nie mają prądu. Dobra, puścimy na razie prąd tędy. O. To można usunąć. I dobra, teraz tutaj jeszcze jakoś to by się dało rozwiązać. Dobra, teraz tylko tutaj
trochę rury tutaj podrzeźbić. Oj, widzę, że będzie trzeba dostawić zaraz. Dobra, to tu od razu to przerobimy na jaką to ma wydajność? 60 na to ma 120, czyli trzeba teraz 2, 3, 4. Dobra, to podłączymy tutaj tak. I teraz jeszcze prąd, tak. Teraz to wybórz. Prąd wybórz. Dobra, i teraz będzie trochę mniej odpadów tutaj do jeziorka leciało. No i co? Tu można, myślę, że tą dzielnicę tutaj po prostu przedłużyć. O. Tutaj myślę, że można by było zrobić jeszcze jakiś park. O, na przykład taki. I tutaj jeszcze drogę zrobić, słuchajcie, jedną. O. Dobra. I teraz ten park, myślę, że tu powinien wystarczyć. A jeśli nie, to można jeszcze dostawić tutaj w tym miejscu. Myślę, że nie, to może kolidować. To bardziej w tym tu miejscu. Tutaj jeden park i tutaj tak dla asekuracyjnie drugi park. I teraz tutaj wszystko generalnie idzie do malowania na zielono. Bo nie mamy nigdzie tak wielkiego zapotrzebowania jak właśnie na mieszkańców, więc nic innego tutaj nie malujemy. Dobra. Ładne te osiedla są. Nie no, brzydkie, żartowałem. Dobra, jak tam moje wypróżnienie wysypiska? O, się zakończyło. To nie zakończone. Dobra. To my wyłączymy na razie to wysypisko. Na razie ono nam jest niepotrzebne. O, tu widzę, że jest nie najlepsza sytuacja z kliniką. Tak więc myślę, że można by było ją gdzieś tu jak najbardziej postawić. Słuchajcie. Tutaj ją damy. Straż pożarna też tu by się zdała. Tak samo jak i tutaj gdzieś, więc ją damy tutaj. Dobra, tyle starczy. Może jeszcze policję jedną damy. Niech mają. Szkołę średnią mamy już jedną i na razie starczy, dobra. Podstawówek też na razie wystarcza, więc jest fajnie, cieszy mnie. Dobra, zaraz spłacimy sobie tą drugą pożyczkę, słuchajcie. Żeby było już żadnych tutaj obciążeń, takich dodatkowych. A i że można było sobie wreszcie czego wziąć 60 koła.
Wiecie, czasem w kryzysowej sytuacji przydatna taka pożyczka. Teraz już za kredyty nie będziemy mieli żadnych. Może mniej więcej, trochę będziemy sobie zarabiali. No jej, ale on jest problematyczny, ten ziomek. Musiał akurat, słuchajcie, się wybudować na takim malutkim kwadraciku, gdzie akurat nie było wody, no. O, bardzo ładnie. Można zrobić ropę, słuchajcie. Bardzo mi się to podoba. Że kupujemy tutaj ten kwadracik i myślę, słuchajcie, że jeszcze można by było kupić może ten kwadracik, chociaż dobra, na razie jeden nam starczy, na razie nam starczy. I tutaj, słuchajcie, my dzisiaj sobie zbudujemy drogi. Trochę ich tutaj. Tutaj jakoś tak, tutaj tak. Dobra. Tu już są drogi przygotowane jakby pod ewentualną tutaj zabudowę tego dworza. Ale to już będzie, słuchajcie, w następnym odcinku. Dzisiaj ropuchy nie będzie. Dzisiaj były tylko, słuchajcie, przygotowania. A właśnie, wodę jeszcze mieliśmy do... Także tą wodę, tak w sumie, można by było na razie, gdzie by ją tu poustawiać? Może tutaj? Dobra. Dwie powinny tutaj pozałatwiać problemy. Jeszcze sobie, słuchajcie, wyburzymy budynek. Tu im się wszystko mniej więcej zgadza. Tu się zgadza. Może. Czy coś bym jeszcze dzisiaj zrobić? Dobra. Na dzisiaj to będzie tyle. Widzimy się... Nie wiem kiedy. Pewnie jutro w Minecrafcie. Siemanko. Cześć.